Doka Boka! Hej cudziaki, a dzisiaj Wednesday, ale w trzech wydaniach. Dzisiaj stworzymy w toce dziecko Wednesday, nastolatka Wednesday i dorosłą Wednesday. Zobaczymy, która będzie jak wyglądać i jaki będzie miała pokój, a wy w komentarzach zdecydujecie, która będzie miała najlepszy. Tak więc zaczynamy! Tak jak już wspominałam, idziemy najpierw stworzyć postacie. Musimy stworzyć trzy dziewczyny. Zaraz zobaczycie, jak Wednesday będzie wyglądała jako dziecko, słuchaj, nastolatka oraz dorosła. Mufika, ja mam lepszy pomysł. Chodzi jeszcze, zrobimy rączkę jako dziecko, to jako nastolatka. Ej, to byłoby naprawdę mega. O nie, są mi dwie ostatnie postacie. Będziesz musiała kogoś usunąć, bo mamy już gotową Wednesday. Nie, oszustwo. To zrobimy teraz tak, małą Wednesday. No chodź, pokażemy. Dobra, i teraz tak, zaczynamy od tego, że Wednesday tak jak zwykle jest bardzo blada. Tydzi Wednesday! Ciekawe, czy była też taka groźna. No tak. A była racja, bo ona ze skorpionem łaziła w ogóle na smyczy, pamiętasz? Fryzurki mamy tutaj i zaraz znajdziemy jakieś warkoczyki po prostu, żeby idealnie do niej też pasowały. O, Mufinka, znajdziesz takie warkoczyki. Mam takie. Dobra, okay. Mogą być. Dobra, to już są pasujące, masz rację. Sądzę, że mogą być, okej. Okay. I teraz do tego jeszcze oczywiście zmieniamy kolor włosów na czarny, najciemniejszy. Nie podoba mi się ta Wednesday, zdecydowanie. Ona jest zbyt uśmiechnięta. No już jej zwalczamy ten uśmiech. O, teraz okej. Te oczka idealnie pasują moim zdaniem. Już oczka możesz zostawić, teraz tylko uśmiech w drugą stronę. Ja bym jej zrobiła po prostu jaśniutki nosek, żeby też się nie wyróżniał niczym. No i oczywiście, a tu ledwo widać brwi za tych warkocie. O, coś takiego. Taka groźna jest teraz. I do tego oczywiście nie uśmiech, tylko coś takiego. Super! O, idealnie. Ona piegi miała bardzo delikatne, więc jej tyćku je rozjaśnimy. Pieków raczej mała Wednesday by nie miała, więc sobie też daruję. Ale ma uroczą pieluchę! Sądzę, że ten. Ej, swój... miała pieluchę fajną! No ona nie będzie miała pieluchy. Jak nie będzie miała pieluchy? Wednesday musi być w pieluszce. On to jest małe dziecko przecież. No i tyle. Pierwsza, najmniejsza Wednesday gotowa. Teraz jeszcze zrobimy dorosłą czy... staruszkę. Staruszkę. Taką staruszkę, staruszkę. Dobra. Znowu bladziutka. I damy te warkocze. I teraz oczywiście jeszcze siwe już włosy. Nie mogą być czarne, tylko już takie będą. Nie, no weź takie ciemne. No muszą być mocne. Ciemniejsze chyba. Mocniej? No, mi się wydaje, że jednak farbuje. Ja mi na miejscu Wednesday bym się farbował. Dobrze, proszę bardzo. O, okay, teraz lepiej. Jeszcze zrobimy i oczywiście jak zwykle surową minę. Mi się wydaje, że na starość Wednesday będzie taka milusia, taka kochana babunka. Wątpię. Jak wątpię? 100%! Rąsia ją dobrze wychowa, ja ci mówię. O ile przetrwa przy niej. No i oczywiście na samym końcu tak. Pięknie! Ona nie wygląda jak staruszka Mufinka. No to i zmarszczki zrobimy. No właśnie, gdzie masz zmarszczki? Przecież ona ma być troszeczkę starsza. Ojeju. Może być? Może być, już bardziej jak babuleńka. A może takie? O! Jak Indianin trochę. Czy to pasuje na... No nie. Raczej nie. To też nie. Wydaje mi się, że musisz znaleźć jakiś fajny strój. Bo to będzie ciężko tutaj. Pamiętasz, że tutaj były tylko takie stroje 3x3. Albo byś musiała ubrać w ten sam strój, który miała młodsza wersja. O! Ja uważam, że ta jest To jest okej, okay, to jest okej. Okay. To jest skoczy. No to już skoczyliśmy trzy nasze Wednesday. Inet, ty możesz się przesunąć? Nie mogę cię przesunąć. Nie, Inet, no to Inet stwierdziła, że się na swoim zdjęciu prawie rodzinnym ciśnie czy coś. Ja też się wcisnąłem. Jestem tu, się mam. Go. Dobra, teraz idziemy tworzyć ich dom. Dom zrobimy w starym naszym sklepie, który kiedyś remontowaliśmy. A masz trzy pomieszczenia? Tak, usunęłam już niestety twój dział gitkowy. Co? No, jak to tak. Mój? Nie, chyba sobie żartujesz. Mój Musiałam. Sklep? Sklep znaczy, mój usunęłaś, ale mój w sensie kitkowe tam rzeczy, a mufinkowe też, tak? Nie, no bo jak nie. Jak mufinkowe? No patrz, no chyba sobie żartujesz, ale to jest niemiłe. Patrz, świeczuszki z naszego sklepiku, mamy przecież waniliową, malinową i kitkową oraz podusie, może nie w kształcie mufinek, ale prawie. Dobra, możesz tam wstawić Inet, żeby sprzedawała, czy Enid. A, dobra, właśnie. Enid czy Inet, mówicie Enid czy Inet? Lektor mówił Inet, Init, oryginale było Inet. Proszę wyciągnąć wszystkie łezdy. O nie, okay, babuleńka dobra, babuleńka i oczywiście. Gdzie jest nasza? Zwykła! To patrz, to jest Miss Aga z odcinka, kiedy robiliśmy influencerów! Tu jest zwykła i Inet obok. Jest tu. O, kawkę sobie już wzięła do pracy, no to idealnie, patrz, Inet będzie szczęśliwa w naszym muffinkowym sklepiku. Dobra, mamy trzy pokoje. Ten bym zostawiła najstarszej. Najstarszej? No tak. No dobrze, ja się nie wtrącam. Dobra, to ten zrobimy najstarszej. Ja bym najstarszej, potem jest średniej i najmniejsza będzie miała też duży pokój. Pięknie! Idealnie. Sądzę, że te kolorki są idealne, teraz fajnie by było coś takiego zrobić właśnie tutaj. Zaczniemy od koloru ścian. O, tu będzie taki nastolatkowy, a ta starsza by miała taki, może coś w tym stylu. Taki troszkę już bardziej stonowany. Słuchaj, ja nie wnikam, ty robisz, ja się tylko przyglądam. Dobra. To ja sądzę, że tak już mamy gotowe. Teraz oczywiście łóżka. Ojoj. 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 To... Znaczy to się przyda na pewno też dla tej starszej. Dobra, najpierw może zacznijmy od tej dla najmłodszej. Będziemy tak iść w sumie po kolei. I zobaczymy sobie... O, przecież to będzie genialne jako zabawki.
muffinki. Nie, no muffinka, nie stawię wszędzie szkieletów. No przecież to będzie wyglądać czadowo. Postaw bałwana. To jakieś zniete kwiatki są, one będą przy babuleńce, więc na razie je tam postawimy. No musi być mnóstwo zabawek, tylko najlepiej takich creepy. To chyba jest taką creepy zabawką. Też w sumie pan pierożek patrzy. To jest. O, to będzie dla buntowniczki naszej. Wiesz, jaka jest creepy zabawka? Ten kot? Nie kot. Misiek, który zmienia się w nocy. Patrz, jakie to jest genialne. To jest creepy, to. To jest... Nie, ten obok pluszek. To jest super, nie to, że jej stawiam właśnie na grobek czy coś. Absolutnie mufinka, nie. Mufinka, wyżej. Wyżej mufinka. Gdzie? Wyżej troszeczkę. O, i ten pluszek. Ale już miałam go. Nie, ten pluszek, a, to. Ten, i obok, ten, no o, i ten tak. Się zmienia. To też w sumie, o, to będzie dla starszej. No dobra, ja tutaj poskładam rzeczy i robimy pokój numer jeden. Nasze pokoje już są gotowe, zaczynamy oczywiście od najmłodszej. Ale tak? Ma fajną burzę na górze. No, jednak dodałam tutaj troszkę koloru, ponieważ jednak jest jeszcze z dzieckiem, więc nie zaszkodzi. Widzę, już że jest noc. Jest noc, no bo ona oczywiście najbardziej... A wiesz, po czym się skapłem? Po czym? No, jak myślisz? Po pluszaku. A, faktycznie. No tak, zapomniałam, że on się zmienia. Dobra, tutaj w szafie mam mnóstwo fajnych rzeczy. Ej, które może wygląda to zabaw. Fajnie. Do tego oczywiście wszystko się zapala, zgasza, ta chmurka też jest czadowa. Te jej zabawki są po prostu mega creepy i ma nawet swoją toaletkę i te takie dziwne pluszaki, ale ten pluszak jest najlepszy. Nie, pan pierożek. Absolutnie tak, patrz nie. Na głowę. No nie działa. Nie, mi się podoba. Oczywiście w komentarzach oceniacie, który pokój wam spodobał się najbardziej. Dziecka, nastolatki czy staruszki? Więc piszemy w komentarzach. Na razie to jest pierwsza opcja. Idziemy teraz do drugiej. Naszą zostawiamy tutaj Wednesday i idziemy, zamykamy. Wow, dobra. Idziemy tu. To jest nasza super. Nastolatka. Nawet jej się jakaś dziwna substancja rozlała i ma nawet dziurę w podłodze. No weź Wednesday. Bo to jest dom rączki. Ej, rączka. Widzisz co tutaj jest? Maszyna do pisania? Tak. Ej, dom rączki, masz rację. To może być dom rączki. Hejka. Nie no, rączka, nie mieszkamy w takiej dziurze, no bez przesady. Słoiku kolekcjonuje swoje gałki oczne, może nie swoje, ale ludzi. Dobrze, że nie swoje jednak. Dlatego ma tu plakat. Trzymaj się z daleka od tego miejsca. Ma nawet książkę, która jest równie upiorna jak w sumie ona. O, jeszcze z jakimś nietoperzem. A byłaś w domu strachów, tam jest dużo upiornych rzeczy, eliksirów i innych, których no nie można wiem. Dostać. Do tego patrz, jaki tutaj ma całe ozdoby tego pokoju. Swoją lampkę i magiczną kulę. A, jeszcze to okno zostawiłam, bo kojarzy mi się z tym witrażem z filmu. Racja, to okno jest ładne, a coś masz w szafkach? Czy ja, dobra, ja otwieram jedną. Co to jest? I jakiś lemur w słoiku, zeszyt do pisania różnych niecnych planów. Ej, ona ma zabawkę. No, Wednesday, czym się lubisz bawić? O, to jest ten, kosmonauta taki. A wygląda uroczo ten pokój, w sensie... Można powiem, wszystko zakolorować. No przestań, mufinka, no nie rób tak. Ej, ja uważam, że ten pokój jest lepszy niż ten pokój małej dziewczynki. Ponieważ on jest taki bardziej klimatyczny. Ten pokój małej dziewczynki, jak zobaczysz, on jest taki... Z zabawkami. Taki uroczy, on jest jeszcze uroczy. Jeszcze bym tutaj przeszedł. Tutaj, no, to wygląda zdecydowanie sztosikowo. W takim razie została nam ostatnia, czyli nasza staruszka. Ojej. O, nie pokażę wam końcówki jej pokoju, bo jeszcze ma balkon. Ale zostańmy przy tym. Zobacz wszystko. Ma zgnite rośliny, kominek. O, nie pozapalałam. Momencik. Zapal świeczki wszystkie. Yes. Ej, czy to jest zegar z kukułką? Gdzie jest kukułka? Nie mogę nacisnąć. Nie ma kukułki. No, chyba nie ma tylko kukułki. Szkoda. Tu ma nawet urnę. Co? Nie wiem, po prostu ona ma urnę. Ojeju. No. Nie, to jest urna po rączce. Tak. Czy odszedł pierwszy? Możliwe, a widzisz go gdzieś? Faktycznie, to był w dziurze, a tutaj już jej nie ma. Ona nie ma też z kim grać jak w szachy. Nie ma, patrz, z tym, z panem szkieletem. A może to była głowa Rosji? Nie mam zielonego pojęcia, jestem ciekawy skąd się wzięła Rosia. A wiesz o tym, że jak kręcisz globusem, no? To będzie meteor uderzał po jakimś czasie, z tego co pamiętam? Naprawdę? W tym globusie? Na pewno w szkole. A czy w tym? Mam nadzieję, że też. Chyba nie, chyba tylko w szkole, Kitek. Szkoda. Robiłeś to kiedyś na swoich odcinkach. To jak wejdziecie sobie do szkoły, to wtedy meteoryt uderza w losowe miejsce, tak jak zatrzymacie, to jest naprawdę sztos. Przestań klikać. Saki. Dobra, i na samym końcu pokażę wam balkon, wspólny balkon, tutaj jest... To nie jest wiolonczela, to jest gitara! No, to nie było wiolonczeli, jeszcze była różowa gitara, więc stwierdziłam, że ta jest lepsza. No szkoda, ale wygląda to fajnie. Powiem ci, że w ogóle to drzewo tutaj wygląda naprawdę sztosikowo i nie pali się ogniska na balkonie, mufinka! Saki, ale to fajnie wygląda po prostu. Chyba mimo wszystko najlepszym jest ten pokój. On jest taki najbardziej klimatyczny, jeżeli chodzi o Wednesday, moim zdaniem. A mi chyba staruszki podoba się najbardziej. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który wam podoba się najbardziej. No i stawcie kciuka do góry, bo inaczej was znajdę. A zapomniałeś o ostatnim pokoju. Siemanko wszystkim, ja nie mogę. Ale ten po oczach. O matko, dobra, nie, to było za mocne przejście. Zobaczcie. Nie, przeżyciło. Dobra, buziaki, pa!